Jeżeli macie wolne środki finansowe, polecam zakup bitcoina. Urósł on ponad 2,5 w ciągu pół roku, zaś w najbliższych tygodniach Facebook wyda własną kryptowalutę, która będzie stabilna, a dzięki temu przyjmie się ona w codziennych płatnościach. Bitcoin zaś, uważany za cyfrowe złoto, powinien tylko na tym skorzystać, bo popularność kryptowalut wzrośnie. Możecie kupić go na największej polskiej giełdzie kryptowalut. Beat Bay, zaś link znajdziecie w opisie filmu. Dziesięciu terrorystów Polaków. Czym jest terroryzm, bo od tego trzeba zacząć. Terroryzm to użycie siły lub przemocy fizycznej przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Oznacza to, że czynność musi spełnić trzy warunki. Musi to być przemoc, pogwałcenie prawa i trzeba mieć jakiś cel w tym. Jeśli ktoś podpali kiosk, żeby zmusić do czegoś rząd, to jest terroryzm, choć nikt nie zginął. Jeśli ktoś wyjdzie na ulicę i zabije 50 osób, bo tak, bez powodu. To Nie jest terroryzm, tylko masowe zabójstwo. I terroryzm nie musi być zły, bo te wszystkie akcje sabotażowe, które Akowcy robili w trakcie II wojny, to też były zamachy terrorystyczne. Używali siły, używali, łamali prawo, no łamali. Trzecia Rzesza wtedy rządziła i łamali niemieckie prawo, zresztą polskie też by łamali. Mieli jakiś cel, a no mieli wyzwolić Polskę. Więc jak widzicie, terroryzm nie musi być zły. Walki takie otwarte w mundurach już nie są terroryzmem, bo walczenie w legalnym mundurze państwowym jest zgodne z prawem. Zaczynamy więc o polskich terrorystach. Tadeusz Koral i Halina Karin-Dębnicka. Punkt podwójny, gdyż razem dokonali zamachu, a mam na myśli zamach na kasyno przy Alei Szucha. Miało to miejsce 19 maja 1942 roku. Dawne kasyno garnizonowe przy Alei Szucha 29 w dzielnicy policyjnej w Warszawie było lokalem przeznaczonym dla Polaków, ale prowadzonym przez Niemców od października 1940 roku. Korzystanie z tego lokalu uważane było w trakcie okupacji za objaw braku moralności obywatelskiej. Celem zamachu było ukaranie przedstawicieli Czyli środowisk kolaborujących z Niemcami. Dnia 19 maja 1942 roku wykonawcy zamachu dostali się legalnie na teren kasyna, usiedli przy stoliku i zamówili kolację. W tym czasie umieścili bombę ukrytą w damskiej torebce, za kotarą i opuścili lokal. Bomba wybuchła, raniąc kilka klientów kasyna. Akcję upamiętniono w latach 50. tablicą umieszczoną na budynku kasyna. Został on jednak zburzony w 1968 roku w związku z budową Trasy Łazienkowskiej i w jego miejscu w 1974 roku ustawiono kamień pamiątkowy. Lech Kobyliński. Pod koniec czerwca 1943 roku Niemcy przeprowadzili szereg masowych egzekucji na terenach dawnego Gietta. Stracono ponad 200 osób. W związku z tym dowódca Okręgu Gwardii Ludowej Warszawa Miasto Henryk Sternhell-Gustaw podjął decyzję o przeprowadzeniu zamachów na kawiarniu Cafe Club oraz na uroczystą zmianę warty przed... Gmachem niemieckiej komendy garnizonowej. Oficjalnie nie udało się zaatakować owej zmiany, ale do zamachu na klub doszło. W dniu 11 lipca 1943 roku grupa wywiadowcza po zmyleniu wartownika stojącego przed wejściem do kawiarni dokonała zamachu. Bombę rzucił Lech Kobyliński, który wszedł do kawiarni w trakcie gdy Rysiek zajmował się myleniem wartownika. Obaj wycofali się bezpiecznie pod osłoną obstawy zewnętrznej. Straty niemieckie. Czterech rannych. W latach 60. XX wieku główny wykonawca zamachu Lech Kobyliński podczas konferencji naukowej na uniwersytecie w Rostoku przypadkowo spotkał Niemca, który był w tym czasie w Cafe Klub, ale nie odniósł żadnych ran w wyniku zamachu. Mężczyźni uścisnęli sobie ręce i wybaczyli sobie swoje poczynania z okresu wojny. Bolesław Piasecki, to nie on wprost organizował zamachy, lecz był przywódcą organizacji RNR Falanga, która została uznana przez rząd II RP za organizację terrorystyczną i zdelegalizowana. Szczególne nasilenie działalności terrorystycznej przypada na okres wiosny i lata 1937 roku. Wtedy właśnie miała miejsce najbardziej brutalna akcja Falangi, oddanie strzałów do pochodu pierwszomajowego buntu. Zginęło jedno pięcioletnie dziecko, kilka osób, w tym ośmioletni chłopiec, zostało rannych. Od Tworzyli ogień do tłumu. Znajome zjawisko, prawda? Oprócz tego organizacja podporzyła petardy w redakcji żydowskiego czasopisma Nasz Przegląd, co spowodowało poważne zniszczenia. RNR dokonał także kilku ataków bombowych na siedzibę Związku Nauczycielstwa Polskiego. W jednym z nich, w Łodzi, zginęła jedna osoba, a cztery osoby zostały ranne. Pretekstem do przemocy były prowadzone przez falangę akcje bojkotu handlu żydowskiego. Podczas prób blokad sklepów żydowskich dochodziło do pobić handlarzy żydowskich. Na terenie Pomorza falangiści zwalczali wpływy NSDAP i Piątej Kolumny. Cieszyli się też poparciem niektórych kręgów polskiego ziemiaństwa, które w części finansowało działalność ugrupowania. Janusz Waluś, no, że polska ziemia wydała takiego człowieka, to ja po prostu nie mogę ogarnąć. I uwierzycie, że do dziś Waluś ma zwolenników. Taki. Waluś to trochę taki polski Breivik, tylko że Breivik nie zawalił swojej roboty, a Walusia złapali po pierwszym zabójstwie. W 1986 roku Janusz Waluś przyjął południowoafrykańskie obywatelstwo i silnie zaangażował się w działalność polityczną. Urodził się w Zakopanem, jakby ktoś miał wątpliwości. W czasie rosnących antagonizmów rasowych, światopoglądowych i narodowych stanął po stronie afrykanerskich, nacjonalistycznych działaczy dążących do utrzymania systemu segregacji rasowej. W 1990 roku przedstawicie Białej ludności de Klerk zawarł porozumienie ze przedstawicielem czarnej ludności Mandelą, wypuszczając go z więzienia. Obaj dostali za porozumienie Nagrody Nobla. Panowie zorganizowali legalne wybory, aby ludność sama zdecydowała, czy woli na stanowisku prezydenta białego czy czarnego. Skrajna rasistowska prawica, w której szeregach był Janusz Waluś, była zdecydowanie przeciwna postępującym przemianom politycznym. Waluś otrzymał listę osób do zlikwidowania, a na niej znajdował się m.in. Mantela. Waluś 10 kwietnia 1993 roku zastrzelił Chrisa Haniego, będącego liderem partii komunistycznej, przed jego domem w Bogsburgu obok Pretorii. Aktualnie odsiaduje wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, wielokrotnie apelował, że chce odbyć ten wyrok w Polsce, ale do dziś pozostaje w RPA. Ligi Już Niewiadomski, czyli kolejny wyjątkowo paskudny człowiek, polski malarz, wykładowca i krytyk sztuki, społecznik, uczestnik walk o niepodległość Polski. 16 grudnia 1922 roku, w czasie otwarcia wystawy w warszawskiej Zachęcie, obecny tam Niewiadomski oddał w kierunku prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza trzy strzały z rewolweru. Narutowicz zginął na miejscu, Niewiadomski nie bronił się i nie próbował uciec. Policja od razu go aresztowała 30 grudnia 1922 roku, w pierwszym dniu procesu, Niewiadomski został skazany przez sąd na karę śmierci. W czasie procesu przyznał się, że przed wyborem Narutowicza na prezydenta nosił się z zamiarem wykonania zamachu na Piłsudskiego, uznając go za głównego winnego demokratycznego i lewicowego rozkładu, który był obecny jego zdaniem w Polsce. Niewiadomski zrezygnował z tego celu po przeczytaniu w prasie deklaracji Piłsudskiego, iż nie zamierza się ubiegać o urząd prezydenta. W momencie egzekucji wyraził wolę, by nie przywiązywano go do słupka ani nie zawiązywano mu oczu. Jako Ostatnie słowa brzmiały: Ginę za Polskę, którą gubi Piłsudski. Został rozstrzelany przez Pluton egzekucyjny 31 stycznia 1923 roku. Nieznani sprawcy, skąd wiadomo, że za zamachem stoją Polacy, gdyż akcję przeprowadziła Organizacja Specjalnych Akcji Bojowych, oddział Armii Krajowej do zadań specjalnych, istniejący od maja 1942 roku do lipca 1943 roku. Zamach został dokonany 10 kwietnia 1943 roku w Berlinie na dworcu kolejowym. Bomba podłożona przez żołnierzy Zagralinu wybuchła w momencie, gdy przy Peronie zatrzymały się dwa pociągi z Urlopowanymi żołnierzami wermachtu zginęło 14 osób, a 60 osób odniosło rany. Paweł R. 19 maja 2016 roku ktoś zadzwonił na telefon alarmowy i odtworzył tekst nagrany na syntezator mowy, w którym poinformował, że we Wrocławiu są podłożone cztery bomby. Za ich rozbrojenie zażądał 120 kg złota w sztabkach. Groził, że w przeciwnym razie zrobi z Wrocławia drugą Brukselę. Około 13:30 tego samego dnia zakapturzony mężczyzna wsiadł do autobusu linii 145. Po kilkunastu minutach przy dworcu głównym wysiadł, pozostawiając w pojeździe obok wózka dziecięcego żółtą reklamówkę. Opiekunka dziecka poinformowała kierowcę autobusu i zaniosła mu reklamówkę. Kierowca dwukrotnie podczas postojów na czerwonym świetle zaglądał do torby, w której widział garnek z pokrywką przyklejoną plasteliną. Nie mogąc połączyć się z centralą i podejrzewając, że w reklamówce może być bomba, na przystanku autobusowym przy skrzyżowaniu ulic dworcowej Kościuszki kierowca wyniósł pakunek z autobusu i... ...postawił na chodniku. Tam niedługo później, około 13.43 doszło do eksplozji. Po zamachu policja rozpoczęła dochodzenie mające na celu zidentyfikowanie i ujęcie tzw. bombera z Wrocławia. Jak prasa ochrzciła sprawcę do poszukiwań, oddelegowano ponad 400 policjantów, opublikowano portret pamięciowy oraz zapis monitoringu. Śledztwo wykazało, że sprawcą jest Paweł R., nienotowany wcześniej przez policję 22-letni student Politechniki Wrocławskiej. Był on na trzecim roku chemii, lecz od kilku miesięcy nie pojawił. Pojawił się na zajęciach. Wcześniej mówił, że zamierza wyjechać pracować za granicę. Rozprawa zakończyła się w listopadzie 2017 roku wyrokiem skazującym na 20 lat więzienia. Według sądu oskarżony miał chęć wymuszenia korzyści majątkowej, a później dokonania zabójstwa wielu osób. Sąd nie wymierzył wyższej kary ze względu na młody wiek oskarżonego oraz, jak stwierdzili biegli, ograniczoną zdolność pokierowania swoim postępowaniem i rozpoznania. Znaczenia swoich czynów. Ogarniacie: Gość chciał zamordować wiele osób, i dostał za to 20 lat. A co tam? Jerzy Dygaz, mężczyzna porwał samolot polskich linii lotniczych Loto 22 sierpnia 1981 roku, Sterroryzował załogę samolotu rejsowego z Wrocławia do Warszawy granatem i nakazał skierować maszynę do Berlina zachodniego. Samolot wylądował o godzinie 19:09 na lotnisku w Tempelhof. Po czym porywacz uwolnił pasażerów, oddał się w ręce amerykańskie i poprosił o azyl. Władze amerykańskie przekazały go policji Berlina Zachodniego, która postawiła go przed sądem z zarzutami o terroryzm. Inaczej niż wielu uciekinierów za żelaznej kurtyny, Digas otrzymał wyrok wyższy od minimalnego przewidzianego w niemieckim kodeksie karnym i został skazany na 5,5 roku więzienia. Ogólnie w Polsce dochodziło do bardzo wielu porwań samolotów i właśnie to był sposób na ucieczkę za żelazną kurtynę. Niestety Amerykanie odsyłali wszystkich uciekinierów do więzień, a w Polsce bardzo prężnie działały oddziały antyterrorystyczne. Florian Kruszek był on dowódcą Powstańczej Armii Krajowej, więc jego nazwisko umieszczam w tytule. Powstańcza Armia Krajowa to organizacja konspiracyjna z Stawiający sobie za cel zniesienie stanu wojennego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz uwolnienie więźniów politycznych. W 1982 roku członkowie Powstańczej Armii Krajowej zaatakowali w tramwaju funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej Zdzisława Karosa. W trakcie akcji wywiązała się już szarpanina, po której jeden z członków organizacji Robert Hechłacz oddał strzał, po którym milicjan zmarł 23 lutego w szpitalu. Czyn ten uchodzi za wielką zbrodnię, gdyż Zdzisław Karos nie był zaangażowanym komunistą, lecz zwykłym policjantem. W 1982 roku członkowie powstańczej armii krajowej zajęli ambasadę PRL-u w Szwajcarii. Ostatecznie akcja zakończyła się niepowodzeniem. W trakcie zamachu Florian Kruszyk używał pseudonimu pułkownik wysocki, którego zastępcą był Krzysztof Wasilewski pseudonim Kaczor. W akcji brali również udział pseudonim soku i pseudonim Ponury. Ostatecznie sąd we Szwajcarii skazał Floriana Kruszyka na karę 6 lat pozbawienia wolności. Wielu ekspertów uznaje powstęczą, Armię Krajową za organizację terrorystyczną, a inne ugrupowanie opozycyjne działające wtedy w Polsce odcinały się od działań Karosa z Armią Krajową, to to coś nie miało nic wspólnego. Bracia Kowalczykowie. Jerzy Kowalczyk już od lat 60. pozyskiwał trotyl z porzuconych niewypałów, a w 1970 roku przewiózł go do Opola. W 1971 roku kilkukrotnie wybierał datę i miejsce potencjalnego zamachu w proteście przeciwko wydarzeniom grudnia 70. roku. Ryszard Kowalczyk pomógł mu w obliczeniach, ile trotylu wystarczy do wysadzenia. Próbował go jednak odwieść od samego zamachu. Ostatecznie Jerzy Kowalczyk podłożył materiał wybuchowy w auli budynku w w nocy z 5 na 6 października 1971 roku bezpośrednio przed Akademią z okazji Święta Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, w trakcie której miano wręczyć nagrody i odznaczenia funkcjonariuszom tłumiącym protesty w Szczecinie w grudniu 1970 roku. Wybuch nastąpił 40 minut po północy, poważnie uszkodził Auleł. Uczelniane archiwum, małą część zasobów bibliotecznych oraz bufet. Wyrokiem z 8 września 1972 roku Sąd Wojewódzki w Opolu skazał Jerzego na karę śmierci, a Ryszarda na karę 25 lat pozbawienia wolności. Pod naciskiem opinii publicznej oraz interwencji Antoniego Słonimskiego, Jacka Kuronia, Dama Michnika i Jana Oszewskiego Rada Państwa zmieniła Jerzemu wyrok śmierci, na karę 25 lat więzienia. W 1993 roku prezydent Lech Wałęsa podjął decyzję o zatarciu wyroku, roku wskazujących obu braci oraz przywrócił im prawa obywatelskie. W październiku 2016 roku prezydent Andrzej Duda nadał dla ich obu krzyże kawalerskie orderu odrodzenia Polski.